Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Gothic i słuchajcie, naszym zadaniem będzie teraz zejście na dolny poziom tej orkowej kopalni i musimy zabić jakiegoś starożytnego demona, który nawiedza tą kopalnię. Do dyspozycji mam herszta orku. No i lecimy na niższą platformę razem z naszym przyjacielem. Dobra, lepiej zapiszę grę, bo to może być różnie. Oczywiście musiałem wykonać questa, żeby móc zejść na niższy poziom, bo inaczej po prostu umierałem. Książę demonów, czego zabiję? Postaram się. Nie dam rady. Chociaż może zaraz mi tutaj odległość. Chociaż nie, dam radę. Dobra, 750 punktów doświadczenia. Lepiej zapiszę grę, bo to może być naprawdę różnie. To są sami nieumarli, więc konsekrowane strzały, tylko mam ich mało, słuchajcie. Tych bełtów mam mało konsekrowanych. Demoniczny, nieumarły ork. W ogóle ile mam tych strzał? 110. To nie jest dużo. Ten w ogóle herszt mi w niczym nie pomaga. Ani trochę. Także pamiętajcie, jeżeli będziecie chcieli tutaj zejść na niższy poziom tej kopalni zło żelaza, to musicie wykonywać questa dolny poziom, bo inaczej nic nie wskuracie. Będziecie chcieli na przykład zeskoczyć z tego piętra tutaj, to od razu giniecie, nie? Tak to działa. Dobra, tego orka mam w dupie póki co. On tak mi jakoś super nie pomaga, tylko za mną biega właściwie. My tu jesteśmy i tak tylko po jedną rzecz, po sferę skały. Dobra, wiecie co? Postaram się założyć ten mieczor. Dobra, myślę, że on mnie zaatakuje, ale na szczęście nie. Okej, okay, come on. O, coś tam mi pomaga, herszt, fajnie. Dobra. Cyk, cyk. Tutaj sporo expa możemy zdobyć, także warto. Warto atakować tych. Zabijać te szkielety. Okej. Okay. O, tutaj trochę rudy jeszcze tego. Rudy, magicznej rudy sobie wykopiemy. Bo nam to brakowało. Z tego co pamiętam, do robienia pierścieni. Ja i tak tą lokację dokładnie przeszukam, kiedy już będziemy musieli wybijać tą całą, te całe miasto orków, to zrobię to razem z kopalnią i tyle. A na razie tylko na szybko wykonam tego questa, żeby tylko zdobyć tą sferę ognia, znaczy sferę skały i wyrąbane mam tą lokację. Wydupiam stąd, a wrócę tutaj kiedy indziej i tyle. Jak ci idzie, orku? Ile masz życia? Uleczyłeś się, spoko. Żyłka magicznej rudy. I właśnie o to chodziło. Żeby sobie ją wykopać. Dobra. Pyk. Pyk. No i gdzie my musimy iść? Poczekać, ja mam pełno kurwa korytarzy. Pojedynczych jakoś wyciągniemy, o ile dam radę. Pyk. Książę demonów ma 10 koła HP. Czy ja w ogóle coś zrobię konsekrowanymi strzałami? Coś mu tam robię. Dobra, mamy kolejny poziom, słuchajcie, zajebiście, czyli 62. Te punkty będą się jakoś rozdać, bo... Ale dobre pytanie w co? Czy w siłę, czy w punkty życia? Poczekajcie, wyciągnę tego szkieleta najpierw. O cholera, przepraszam ciebie. Jak tam z twoim życiem, herście?
Dobra, nie zobaczę póki co. Auć. Wiecie co fajnie zrobili w tym returningu, w tym nowym patchu returningu, to że jeżeli mamy jakiegoś towarzysza przy sobie, to to nie łapie mu target, nie łapiemy na niego targeta, kiedy wyciągamy oręż. I to jest naprawdę spoko. Spoko opcja. Tą całą rudę będę zbierał, bo dzięki temu zdobędziemy więcej hajsu. Tej rudy i tak mam chyba 600 sztuk, słuchajcie. Czyli sprawo. Dobra, gdzie musimy iść? Widzę, że ta kopalnia jest cholernie duża. Tu mamy pełno nieumarłych, naprawdę, zobaczcie. Na każdym kroku nieumarli. I na każdym kroku bryłka rudy, którą będziemy mogli sobie oczywiście zebrać. Tą kopalnię raczej będę chciał szybko wykonać, bo jak już mówiłem, prędzej czy później i tak tutaj jeszcze przyjdę. Chyba chodzi o tego demona, którego musimy zabić. Czekajcie, bo to jest ten książę demonów zwykły. Momento. Nie no, to jest książę demonów tylko, dobra. Luz. Dobrze. Cyk, cyk. Czy był w ogóle jakiś cel wchodzenia do tej lokacji? Momento, do tego pomieszczenia, w sensie tam widzę chlebek, ale chlebka nie chcę, gdyż nie potrzebuję. Dobra, tych pojedynczych bryłki magicznej rudy też nie będziemy zbierać, bo po co? Dobra, czyli wiem, że tutaj niczego nie ma. Chyba zejdę na niższy poziom, ale jak ja tam zejdę, to słuchajcie, cała grupa tych nieumarłych się na mnie zagruje i będę totalnie w dupie. Dlatego pójdziemy z innej strony jakoś. Tam nie byliśmy, bo tam wiemy co na nas czeka, kurde, pełno nieumarłych i tyle. Kurde, mogę sobie więcej tych konsekrowanych strzał zrobić, nie pomyślałem, wiecie? O w chuj! Nie jest dobrze, oj 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 oj! Dobra, świetnie. Kurde, nie wiem czy ja chcę atakować tego... Kurde, to jest dobre pytanie, bo ja nie wiem w którym kierunku ja chcę iść. Wiecie, czy ja chcę iść tam, czy ja chcę iść tutaj, ale widzę, że już ten głupi... Ja pierdolę, zabiłem go jeszcze, nie? Dobra, trudno, poradzę sobie bez niego, i tak był tylko przeszkodą dla mnie. Ale ja mam jeszcze dużo magicznych strzał, z których też właściwie mogę korzystać. Taka alternatywa to będzie. Także luźno. Ja i tak jak już mówiłem, tylko tak na szybko czyszczę tą lokację, bo jeszcze tutaj będę miał zamiar wejść czyszcząc tą kopalnię z rąk tych orków. I pewnie jeszcze raz sobie dokładnie, ale to bardzo dokładnie przeszukam te korytarze. Jeszcze raz te wszystkie krypty i niekrypty i tak dalej. Także luźno. Dobra, tu niczego już nie mamy.
Dobra, tam wiemy, co nas czeka, bo widzieliśmy w sumie, jak biliśmy demona. Ale kuźwa, z kolei nie wiemy, co tutaj nas czeka. Po lewej stronie widzę, też mamy jakieś korytarze. O, la boga. Dobra. No i konsekrowane strzały już nam się niestety kończą. Zostały nam tylko 10 sztuk. Ciekawi mnie tylko, czy ta lokacja jest duża, bo ja jej kuźwa powiem szczerze, ani trochę jej nie pamiętam. Bo tą moją drugą postacią, łucznikiem w sensie, nie miałem przyjemności tutaj nawet dotrzeć, także nie wiem. Dobra, po konsekrowanych strzałach lecimy z magicznymi bełtami, bo mam ich strasznie dużo. Ała, ale mnie poharatał. Dobra, po lewej stronie widzę, mam jakieś zamknięte kraty. Czekajcie, zapiszę grę, bo mi się postać zbugowała. Po lewej stronie widzę jakieś... A nie, one były zamknięte, kuźwa. Buga jakiegoś miałem, ewidentnego. Tylko gdzie muszę, kuźwa, lecieć? Dobre pytanie. Czekajcie, poprawię się na moim krześle. Eliksir siły zdobyłem, o, zajebioza. Bo jeden musiałem oddać w pewnym kweście. Dobra, coś mi przeczycie mówię, że muszę iść tutaj, w tym kierunku. Zaraz to obczajmy. Zdochnij! Chyba tak, tam już widzę jakiegoś ewidentnie demona, ale to jest, nie wiem, czy to jest ten bosior, którego musimy zabić, czy to jest po prostu książę demonów. Gdzie ta lokacja jest rozległa, naprawdę, będę musiał sobie ją dokładnie przeszukać, kiedy już będziemy wykonywali tą lokację, już wiecie, czyścili ją. Dobra. Aha, dobra, to ja mam tylko książę demonów, którzy mnie napierdalają i to ostro. Ej, z jakiej racji mi tutaj trafiacie? Ojej. O, to jest chyba ten książę, tak? To jest chyba ten demon bosior, tak? Którego musimy zabić, tak mi się wydaje. Dobra, zaraz obczajmy. Czy on dobrze, mocno pizga? My też mocno pizgamy, tylko poczekajcie, bo on ma tych swoich pomagierów do pomocy. Kurwa, uciekaj! Uciekaj, ty debilu, ja pierdolę. Dobra, luzik, ogarnę. Jeden ma mało życia. O nie. Tylko to się nie spodziewałem. Dobra, damy radę, kochani, damy radę, bo jak nie my, to kto? Ten demon jakoś super mi tych obrażeń nie bierze. Na szczęście mam dużo hapsów. Także luźna guma. Dobra, mamy go z głowy. Tego mamy z głowy.
to pozostał nam jeszcze ten bosior calutki. Czekajcie, lepiej zapiszę grę. O ile to jest kurwa on, nie? Bo nie wiem, czy o tego chodzi. Dobra, mam tutaj tego gnoja. O kurwa. No jest mniej więcej taki... tak silny jak ten demon z obozu Bractwa na bagnach. Identyczne obrażenia ma i identycznie... identyczną obronę ma. Dobra, leży. Ręka demona. Obrażenia sieczne 340. Demoniczna krew. Prawie do max energii magicznej 25. Cyk, 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 cyk. Ej, no chyba tego questa wykonałem, tak? Chyba już książę został pokonany. Tylko... jeszcze mamy sferę do zdobycia. Sferę skały. Tylko gdzie ona będzie? Poczekajcie. Tutaj na pewno nie, bo każdej sfery bronił szkielet. Słuchajcie. Także tutaj na pewno nie. Dobra, lepiej zapiszę grę. To 60 obrażeń tylko biorę temu widmo. Zdochnij, zdochnij. No ginże w końcu. Dobra, leży. W sumie mógłbym właściwie tego demona zabić już moim mieczem i oszczędzać te magiczne bełty, no ale już chuj z tym. Ej, to jest pełno tej magicznej rudy. Zobaczcie, ile tego będę musiał potem zbierać. Ja pierdzielę. Wiecie, ile to jest kasy? Ile my dzięki temu kasy wyciągniemy? Będziemy bogaci już do końca gry, nie? Naprawdę. Będziemy mogli kupować wszystko. Właściwie teraz już jestem bogaty, bo mógłbym wyciągnąć jakieś 100 tysięcy leciutko, bo mam 600 bryłek rudy. Tworzę jeden magiczny miecz, ciężki magiczny miecz i mam około 300 golda za jednego. A razy 600 na przykład? To zobaczcie, ile to kasy jest. To jest jakieś 180 tysięcy. Dobra, chyba jednak po tej stronie tej sfery nie będzie, wiecie? Wydaje mi się. Dobra, to tego demona zabiję po prostu moim mieczorem. O kurde, mało brakowało, szczerze mówiąc. Cyk, 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 cyk. Cyk. Dobra, tam byliśmy. Tu jeszcze nie było, tu jest widzę kolejna część tej kopalni. Spoko, być może tam będzie ta sfera ukryta. O rany. Dobra.
Trochę zlewam, bo nie zbieram tych wszystkich śmieci, no ale powiem szczerze, że mi się bardzo nie chce, nie? Już tak po prostu czuję się taki silny i taki pewny siebie, że właściwie nie zbieram już tak dokładnie tych przedmiotów. Nie wiem, może dostanę nauczkę i się oduczę. Dobra, wiecie co? Wydaje mi się, że tutaj będzie gdzieś ukryta sfera. Dobra. Czekajcie, bo tutaj mam jakąś bramę, czy ja ją mogę jakoś otworzyć? Tam widzę kolejne demony. Wiecie co? Skorzystam z okazji, że ta brama jest zamknięta i powybijam ich wszystkich z kuszy i tyle. To będzie świetne rozwiązanie i ułatwienie właściwie. Kurde, tylko żałuję bardzo, że tych konsekrowanych strzał nie zrobiłem sobie, kurde. Kupiłem wodę święconą, bo kupiłem jej naprawdę sporo. Ale nie wyuczyłem się tych pieprzonych, nie zrobiłem tych pieprzonych bełtów. No kurde, nie spodziewałem się, że w tej kopalni będę miał do czynienia z nieumarłymi, naprawdę, z taką ilością jeszcze. Chociaż cieszy mnie fakt, że tutaj mamy demonów, dlatego że dzięki temu będziemy mogli sobie zdobyć trochę serc do balsamu. Do balsamu widzenia. Czekajcie, cyk, cyk. Dobra, tu chyba raczej tej bramy nie otworzę, przynajmniej nie z tego miejsca. Pójdziemy tutaj. No, come on. Zobaczę jeszcze, ile mi brakuje do kolejnego poziomu. Do kolejnego poziomu brakuje nam 44 tysiące punktów doświadczenia. To nie jest wcale dużo, zważywszy na fakt, że z jednego tutaj nieumarłego dostajemy 400-500 punktów doświadczenia. Dobra. Mam jakiś teleport, ale on niestety nie działa. Aha, to tutaj widzieliśmy tą zamkniętą bramę. Dobra, czyli po prostu trzeba było to obejść i tyle. Dobra, coś czuję, że tu będzie ukryta ta sfera już. Tak, tak, to jest tutaj, słuchajcie. Zajebioza i broni... Broni tej sfery szkielet, jeden. Tylko że ten szkielet ma akurat więcej życia niż jego bracia, nazwijmy to. Dobra, atakujemy sukinkota. Chociaż z jednego strzału dostaje 1000 obrażeń, także nie jest źle, słuchajcie. Dobra, próbuję
spróbuję sił moim mieczorem. No. Ej, obrażeń jakoś mi dużo nie bierze, całe szczęście. Więc na lajcie sobie z nim powinienem poradzić. Nie no, on jest naprawdę easy, czekajcie. Tylko wytrzymałość mi spadła, cyk. Cyk. Dobra. No i się posypał, proszę państwa. Co on miał? Ręka i tu set. Biała skała. Koroniki Stanosa tom 5. Kryształ do teleportu. Wydaje mi się, że chodzi o ten teleport. Tylko gdzie ten kryształ trzeba umiejscowić? Dobre pytanie. Dobra, bierzemy sferę skały, czyli już ostatnią, mamy już komplet. No i teraz tak, będziemy musieli wykonać questa artefakty starożytności. Ale to już w kolejnym odcinku, słuchajcie. Tu jeszcze... Poczekajcie, zdobyłem ten klejnot. Ale jak ja mam z niego skorzystać? Poczekajcie. Demoniczna krew, dobra, wypijemy. Eliksir siły też wypijemy. No i kurde, jak ja mam teraz z tego skorzystać? O. Tutaj coś? Nie. Nie da rady. Dobra, słuchajcie, w dupie to mam. Lecę prosto do smoka złotego. Nie wiem, czy teraz będę mógł w ogóle w jakąś interakcję wejść. Ukryte doliny do smoka. Okidoki. Oczywiście tych sfer jeszcze nie oddajemy opiekunowi. Not yet. Dobra, zapiszę sobie grę raz jeszcze. Okej. Теперь у тебя есть почти все необходимое, чтобы сделать. Да, моего только с его помощью ты сможешь объединить сферы элемент. Однажды ты спросил меня именно в этом. Ты принесешь. Не думай об этом. Ты сейчас. А теперь. Для того, чтобы сделать крест стихий, окропи все сферы мои после того, как... Как добраться? Его обитель находится в самом центре Лэнг. Поэтому единственный спрос... Что это? Золотой рог Ахианти. Магический артефакт. Сеньяк не смог... А я... Просто... Пить... А после того, как архидемон будет повержен, затем возьми этот камень и соедини его теперь и я. Dobra, czyli musimy jeszcze. O Jezu, dobra, nie żyje ten smoczuś. Czaszka smoka. Przywraca życie w 3 sekundy. Bardzo cenne i rzadkie trofeum myśliwskie. Słuchajcie, wiemy jak już pokonać, jak naładować szpon Beliara. Tylko brakuje nam jeszcze tego czaru. Dlatego ruszę jeszcze do Corinis, bo musimy pogadać z pewnym paladynem. Corinis, portu Corinis. Musimy porozmawiać na temat właśnie tego artefaktu, którego potrzebujemy, żeby Beliar dał nam tą runę całą. Nie runę, tylko zwój. Cholerka. Czy tam runę? Nieważne. Ile mam punktów do rozdania? Czekajcie, ja mam punktów 63. Daj spokój. Nie opowiadaj mi tego. Dobra, powinien być jakiś
paladyn obok magazynu, czy tam w magazynie, czy nad magazynem. Nieważne, po prostu musi być jakiś paladyn, z którym muszę porozmawiać, tylko nie wiem, gdzie on się teraz znajduje. Magazyn to jest chyba tutaj, cholera jasna. Nie, tutaj go nie ma. Tutaj? Tak, Melchior, jest tutaj. Hej, ty. I on chyba powinien nas zaatakować. Ty, mendo, parszywa. Dobra, chyba powinien się ogarnąć. Nie próbuj tego ponownie. No? Pogadamy czy nie? Co za menda? Ej, no ziomek, porozmawiaj ze mną. Kurwa, bo coś się zbugowało, albo nie wiem. Dobra, uwalę go jeszcze raz. Chyba, że... pójdziemy w Kimę i poczekamy po prostu, ale nie, bo... śpiwór nie działa, bo jestem kurde opętany, niestety. I kurwa gówno zrobię. Nie próbuj tego ponownie. Tak jak mówiłem. O! Teraz się ogarnie. Dobrze. Artefakty starożytności. Jest mi bardzo potrzebny, po prostu chciałem się dowiedzieć. Znowu chcesz się bić? Ty, mendo. Udało mi się dowiedzieć, że paladyni ukryli alumetry na wyspie Otu. Jedynym sposobem na dostanie się tam jest magiczny portal, który znajduje się gdzieś tutaj na wyspie. Jestem Melchior, nie wiedział, gdzie dokładnie się znajduje. Co gorsza, klucz do portalu ma przy sobie sam Lord Hagen. Ale to bardzo komplikuje sprawę. Czyli będę musiał zajumać klucz. Ja wiem, gdzie ten portal się znajduje cały, do tej wyspy. Aczkolwiek nie wiem, w jakim sposobem będę mógł zajmować klucz. Czy ja po prostu potrzebuję kradzieży kieszonkowej, czy co? Zręczności mam 55. To mi chyba nawet pozwoli na naukę kradzieży kieszonkowej. A tabliczki jakie mam? Uzdrowicieli. 3 razy uzdrowicieli. Dobra, spróbuję. O, poczekajcie, pogadamy jeszcze z tym ziomkiem. Aha, on nie żyje. Ja go zabiłem. O rany. Ja tego paladyna kurwa zabiłem, nawet nie wiedziałem jak. Lord Hagen, tak? Ja. Kradzież kluczy wymagana, co? 75 zręczności muszę mieć, serio? Jak ja mogę wbić się zręczność? Czekajcie, jakimiś... 75 zręczności potrzebuję. Poczekajcie. Czy ja mam... tu mi daje 10, spoko. Czekajcie, ja mam jakieś w ogóle... premia do siły, premia bla bla bla. Zaraz wyciągnę te 20, spokojna głowa, kochani. Siła.
Kurde, mam pas tylko, który daje mi zręczność. Znaczy siłę, ale... Poczekajcie, weźmiemy tylko te dwa pierścienie. Pierścień zręczności i pierścień zręczności. Dobra, ile już mamy? 61. Dobra, to teraz tak, pójdziemy do gildii złodziei obczaić, co tam się dzieje. Żywność, pancerz... Jakoś ogarnę to, ja jakoś spokojnie jeszcze ogarnę tą zręczność. Nie dużo mi brakuje, także luzik. Bo tam był pas, pamiętam, u pewnego złodzieja, który dawał nam 15 punktów zręczności, pod warunkiem, że mieliśmy pancerz pod zręczność chyba. Coś takiego, poczekajcie, zaraz to obczajmy. Ten pas sprzedawał Ramirez. Dobra, bandycki mieczek ci sprzedam. O, pas mistrza złodziei, o tym mówiłem. Premia do zręczności 15, premia do zręczności ze zbroją wymagana na zręczność 25. Dobra. Czyli... Aha, czekajcie, bo nie mam tyle złota. Sprzedam ci... Co by ci tu sprzedać, gościu? Topór pogromcy smoków ci sprzedam i masz. Cyk, cyk. Cyk, ile już mam? 70, 76. Czyli już nie muszę nawet kupować tego ścierwa. Dobra, kradniemy ten klucz i tyle. Mam nadzieję, że nam to się powiedzie. Dawaj klucz. No i udało się. Słucham? Mam dla ciebie kolejne pierścienie. Dobra robota. Zdziwił. Kurde, tych pierścieni nie oddałem. Dobra, kochani, także to będzie na tyle. Poczekajcie, jeszcze ubiorę się ten w mój cały złom, który miałem. Pyk, 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 pyk. Tu mieliśmy to. Amulet się zgadza. No i to było na tyle, kochani. Mam nadzieję, że odcinek czego wam się podobał. Jeżeli tak, łapkujcie, komentujcie. A my widzimy się w kolejnym odcinku, kiedy dojdziemy już do tej wyspy Etui, czy jakoś tak. Do zobaczyska, trzymajcie się. Cześć.